Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Zagłębiem Sosnowiec. Jest z nami trener gości, pan Artur Derbin. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy na początek o komentarz do meczu, potem przejdziemy do pytań. A więc dzisiaj skończyliśmy taki maraton, jeśli chodzi o nasze występy i w lidze, i w Pucharze Polski. W ciągu 6 dni rozegraliśmy 3 spotkania, w tym jeden z dogrywką. Przystępowaliśmy do dzisiejszego spotkania, można powiedzieć, zdziesiątkowani, nie w pełni zregenerowani. Jeszcze trzeba dodać kolejny aspekt, że przyjeżdżamy do zespołu, który ma wielkie apetyty na ekstraklasę. Przyjeżdżamy do zespołu, który jest najskuteczniejszy w tej lidze, który ma dużo jakości piłkarskiej. Stąd też musieliśmy przygotować odpowiednią strategię na ten mecz. I na pewno dzisiaj nasi kibice, a może nawet i nie tylko, widzieli, że to nie był nasz typowy sposób grania. Dzisiaj skupiliśmy się zdecydowanie na obronie niskiej, na tym, żeby pozamykać pewne sektory boiska i utrudnić zadanie Wiśle Kraków. Natomiast sami też chcieliśmy sobie tym dopomóc, bo sam skok pressingowy powoduje to, że tej energetyki powinniśmy mieć więcej z racji tego, że nie było na tyle nas dzisiaj stać, ale stać nas dzisiaj było na charakter, stać nas dzisiaj było na determinację i stać nas było dzisiaj na pewno na ten jeden punkt. Dla nas w naszej sytuacji to jest więcej niż jeden punkt i naprawdę ja mam ogromny szacunek za wykonaną pracę dla drużyny w dzisiejszym meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i czekamy na pytania. Michał Białoński. Dzień dobry, panie trenerze. Michał Białoński, Polsat Sport. Gratuluję tego remisu i moje pytanie jest takie, czy pan jest zaskoczony faktem, że stosunkowo łatwo zachowaliście to zero z tyłu, biorąc pod uwagę fakt, że 3 dni temu graliście maraton z dogrywką i pan po tym maratonie jakby nie zrobił rewolucji w wyjściowym składzie, wręcz oparł się na tym, który grał w meczu Pucharu Polski, a jednak tych takich czystych, stuprocentowych sytuacji Wisła Kraków nie stworzyła pod waszą bramką za wiele. No, Wisła ma sporo jakości. Wiedzieliśmy, że w tych bocznych sektorach będą często grali jeden na jeden. Wiedzieliśmy, że w środku pola będą kreować sobie sytuacje, będą używać narzędzi typu gra na trzeciego i faktycznie to wszystko miało miejsce. Natomiast też nie powiem, że było szczęścia, ale też dużo takiego poświęcenia, dużo uzupełniania tych przestrzeni, dużo asekuracji, dużo takiej jedności w drużynie, więc to nam przede wszystkim przyniosło tutaj ten oczekiwany efekt. A też prawda jest taka, że chyba najlepszą sytuację w tym meczu to my akurat mieliśmy i Joel Valencia. Wiedzieliśmy też, że na pewno będziemy mieli jakieś swoje momenty w tym meczu i to był ten jeden z tych momentów, który mógł nam dać taką pełną radość. Dobry wieczór, panie trenerze. Jakub Treć, Przegląd Sportowy Onet. To mam pytanie o kluczowy moment, bo w każdym meczu taki jest. Kiedy pan poczuł, że no dobra, ta nawałnica Wisły Kraków przetrzymana, nie zdobyli bramki, no to teraz możemy faktycznie powalczyć o przynajmniej o punkt. Czy to była przerwa i faktycznie zobaczył pan, że czas będzie działał na niekorzyść Wisły, bo będzie rosła presja trybun i kibice będą, jakby nie patrzeć, też trochę waszym sprzymierzeńcem, bo będziecie wybijać Wisłę z rytmu, wkradnie się nerwowość i tą nerwowość pod bramką waszą w wykonaniu Wisły było widać, zwłaszcza w końcówce. Dziękuję. Wie pan co, ja powiem też taką rzecz, że ważne było tutaj też zarządzanie tym meczem i uprzedziliśmy o tym planie jakby na ten mecz, na dzisiejszej odprawie naszych graczy. Wiedzieliśmy, że tej energetyki nam będzie brakowało, stąd też próbowaliśmy robić czarną robotę, że się tak wyrażę, w niektórych tych momentach. I taka jest prawda. To też był jeden ze sposobów na dzisiejszy mecz.
kiedy to się wydarzyło. Wisła Kraków w każdym momencie może odpalić i to jest prawda, więc skupienie musiało być od początku do końca. Natomiast w przerwie meczu widziałem, jak drużyna się jednoczy, widziałem, jak ze sobą dyskutują, jaki jest żywioł mimo wszystko w szatni. Stąd też sobie pomyślałem, okej, jest dobrze i teraz w tym momencie trzeba było tylko im dopomóc pewnymi korektami i faktycznie tak się stało, że w drugiej połowie po tych korektach, owszem, w tych bocznych sektorach przegrywaliśmy pojedynki, ale to się też brało stąd, że już opadaliśmy po prostu z sił. Natomiast jeszcze na wysokości zadania stawali środkowi obrońcy i jeszcze dodatkowo Mateusz Kos w bramce, więc też cieszy to właśnie, że zachowujemy czyste konto. Dobry wieczór, Łukasz Maj, Zagłębie Sosnowiec.pl. Ja mam pytanie, bo dzisiaj kolejny zawodnik, to Oleksij Bykow, wszedł z boiska z kontuzją. Trzeci chyba kolejny mecz, w którym taka sytuacja się przytrafiła. Czy to jeszcze należy traktować jako, nie wiem, pech, przypadek, czy po prostu gdzieś jakiś błąd został popełniony, czy w przygotowaniach, czy w regeneracji, w fizjoterapii? Jeśli chodzi o przygotowania, drużyna, jak widzicie, jest bardzo dobrze przygotowana, bo w ciągu 6 dni rozegrać 3 mecze, w tym jeden z dogrywką i naprawdę każdy z tych meczów stał na dobrym poziomie. Dzisiaj już tej energetyki mogło brakować. Olek po meczu z Górnikiem Zabrze, trzeba tylko przypomnieć, że we wcześniejszym meczu miał 90 minut w nogach, po Górniku Zabrze miał 120. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć o naszym boisku niestety, bo to boisko nie pomaga nam akurat i przez to, że przy okazji nie trzymają się zawodnicy stabilnie na tym boisku, rozjeżdżają się, no powoduje to, że możemy tutaj narzekać na tą urazowość i dzisiaj Olek bardzo chciał wystąpić w tym meczu. On wczoraj praktycznie nie uczestniczył w treningu razem z Jończym. Dzisiaj Olek przyjechał specjalnie o godzinie przed południem do naszych fizjo po to, żeby pobrać pewne zabiegi, żeby mógł w tym meczu wystąpić i schodząc nawet praktycznie miał łzy w oczach i mówi trenerze, przepraszam, bo tak bardzo mu zależało też wystąpić w tym meczu i pomóc drużynie. To świadczy właśnie, ten akt świadczy o determinacji naszych graczy. Dzień dobry, Jan Broda, Piłka Nożna. A propos boiska, jak ocenia pan stan dzisiejszej Murawy i czy z perspektywy trybun pozostawiała nas pora do życzenia i czy uważa pan, że mogło to ułatwić właśnie tę grę w obronie i bronienie tego wyniku korzystnego? Dziękuję. Wie pan co, żeby nie wyszło, że jestem fachowcem od nawierzchni, więc może to pominę, natomiast powiem, jaki jest głos szatni, że faktycznie nie jest też jakby w najlepszym stanie, aczkolwiek jak dzisiaj wyszedłem na tą murawę, to mówię wow, no niesamowite. Oczywiście ona gdzieś została piaskowana. Nie wiem, czemu mają służyć te zabiegi, ale wiem, że fachowcy na pewno mogliby się do tego odnieść. Ale było widać, że w tej pierwszej części, ale to i jedni zawodnicy jednej drużyny i drugiej ujeżdżały im nogi, więc no ta odpowiedź nasuwa się jakby sama. Nie widzę więcej pytań. Dziękujemy, panie trenerze. Dziękuję, dobranoc. Witamy państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Radosław Sobolewski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Prosimy o komentarz do meczu. No w pierwszych 20 minutach no, mogliśmy otworzyć to spotkanie. Stworzyliśmy parę sytuacji też po stałym fragmencie gry. Natomiast skutecznie zespół przeciwny się bronił, no później gdzieś ta gra się wyrównała, ale na pewno gdzieś tam ze wskazaniem na naszą stronę, no próbowaliśmy gdzieś tutaj budować, czy to skrzydłami, ale również i środkiem, żeby tu rozmaicić nasz atak, no natomiast gdzieś ta piłka, można powiedzieć, zwalniała i nie potrafiliśmy uwolnić piłki, nie potrafiliśmy się odwrócić między liniami, no i gdzieś tam zabrakło czasami decyzji o szybszym strzale, no myślę, że strzelona bramka na pewno tworzyłaby ten wynik i ten mecz i zupełnie by to ostatecznie wyglądało. No natomiast no nie mogę odebrać zespołowi tego, że tutaj nie walczył, że nie podszedł profesjonalnie do tego spotkania, bo tutaj widać było, że zespół bardzo mocno chce. No,
pewne rzeczy no, nie wychodziły i tu nad tym no, mocno ubolewamy, no, natomiast no, nie da się wygrać spotkania, trzeba je zremisować. No i dzisiaj niestety bezbramkowy remis 0-0. Cieszy to, że nie straciliśmy bramki, no, natomiast na pewno ubolewamy bardzo mocno nad tym, że nie udało strzelić zwycięskiej bramki. Dziękuję, czekam na pytania. Dobry wieczór, panie trenerze. Jakub Treć, Przegląd Sportowy Onet. Nie sposób nie zapytać o to, co kibice skandowali na koniec spotkania pod pana adresem. Pan też jest w Krakowie długo, był też jako piłkarz, zna presję kibiców. Rozumie pan ten żal z ich strony, że z drużynami z dołu tabeli, wręcz no, z samego dołu, zdobywacie tylko punkt. Co by pan mógł odpowiedzieć kibicom i jaka jest jakby pana może teraz postawa, chęć, jakieś odpowiedzi na te dwa spotkania? Dziękuję. Ja to już mówiłem, bo ja jestem profesjonalistą. Ja póki będę pierwszym trenerem Wisły Kraków, będę działał profesjonalnie, najlepiej jak potrafię, a potrafię bardzo dużo. I tu te rzeczy gdzieś tam odrzucam. I na pewno mój zapał do pracy, do tego, żeby Wisła wygrywała, grała dobrze. No tutaj się do mnie się nic nie zmienia, chociażby ktoś będzie mnie obrażał z trybun. Nie, tutaj się u mnie nic nie zmienia. Natomiast no wiadomo, no, kibice są sfrustrowani, ale myślę, że nie tylko tym półroczem, ale myślę, że te ostatnie lata no, były dość ciężkie w Wiśle. Staramy się pewne rzeczy odbudowywać i mnóstwo gdzieś tam pracy jest zrobione. No, natomiast no, nie ma tego jeszcze, tej kropki nad i, czyli tego awansu, no, chociaż tu jeszcze nie jest nic zaprzepaszczone i szans jeszcze nikt nie stracił na to, żeby awansować, więc ja ze swojej strony na pewno będę walczył niesamowicie mocno, jeszcze być może te głosy niepochlebne czasami z trybun jeszcze bardziej mnie nakręcą i razem z zespołem udowodnimy, że zasługujemy na szacunek. Dopytam, bo urodziło mi się pytanie podczas pańskiej wypowiedzi. Od meczu z Arką Gdynia tak mocno poszliście, 7 spotkań, efektowne zwycięstwa i jak już dopadliście rywala, to tych bramek nie szczędziliście. Zastanawiam się, z czego wynika zatem taka dysproporcja. Dzisiaj też to było widać, że brakowało wam otwarcia wyniku i pewnie by poszło. Co może trener w takiej sytuacji zrobić, żeby właśnie mieć większy, nie wiem, jeszcze wpływ czy kontrolę? Wiadomo, że nie pan uderza na końcu, ale no, rozumiem też złość kibiców, czy właśnie jakąś taką frustrację, że Wisła już jest na dobrych torach, a wywracacie się na pozornie prostych meczach. Dziękuję. Zgadza się. Czyli tak jak sam pan powiedział na początku, no mecz, no graliśmy naprawdę, no nie chcę mówić, no tutaj, bo za chwilę znowu znajdą się tacy, co będą mnie łapać za słówka. No zagraliśmy przyzwoite spotkanie u siebie, stwarzaliśmy sytuację, mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Oczywiście zespół przeciwny też miał 100% sytuację, ale takowych my mieliśmy no, trochę więcej. Więc tutaj samo spotkanie i styl, w jaki sposób gra Wisła Kraków, ja myślę, że tutaj nie można się przyczepić. No, wróciliśmy też do tego swojego DNA, czyli no, gdzieś tam ta krakowska piłka. Ale nie wszystko nam wychodzi, no a zwłaszcza tak jak pan powiedział, te wykończenie, tej brakuje tej przełomowej bramki i jak widzimy, to nie jest tak, że zespoły przeciwne od razu nastawiają się, że będą stały w szesnastce. Nie, to my zmuszamy poprzez swój styl grania, poprzez swoje pewne rozwiązania, zmuszamy ich do, można powiedzieć, do tej bardzo niskiej obrony i naprawdę ciężko czasami się, że tak powiem kolokwialnie, dobrać się do przeciwnika. Natomiast ja właśnie wierzę, że gdzieś ten styl pracy, ten styl grania rozwija piłkarza. Bo mówię, mógłbym kazać grać długą piłką, ale ja myślę, że ci, którzy... byśmy może wygrywali, ale proszę mi wierzyć, w Wiśle Kraków, tutaj w Krakowie, jeżeli chodzi o styl, też jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne i myślę, że nawet jakbym grał długą piłką i być może skutecznie, też bym raczej był tutaj wygwizdywany i raczej by trzeba było się podawać do dymisji. Natomiast wybraliśmy trudniejszą drogę, ja jej nie zmienię, żeby była jasność.
I wierzę w to, że w pewnym momencie to zatrybi. Wierzę w to ogromnie, bo widzę ten zapał na treningach, widzę zapał, jak żyje szatnia. Wiele rzeczy kibice też nie widzą. No rzadko kiedy ktoś bywa na naszych treningach, więc nie wiem, na jakiej podstawie też pewne oceny mojej osoby są, no bo tutaj jest też dla mnie dziwna sytuacja. Okej, za wyniki krytyka spada na mnie zasłużona i tutaj ją przyjmuję i muszę zrobić wszystko, żeby sam wynik się zmienił. Nie styl, nie gra, nie sposób rozgrywania piłki czy inne rzeczy, jeżeli chodzi związane z taktyką. A jeszcze jak ktoś mi chce zabrać rzecz, na której się znam najlepiej, najlepiej, czyli taktykę i ktoś mi odbiera takie rzeczy, to naprawdę czasami boli, ale niestety będę pracował i myślę, że przełamię to wraz z chłopakami. Michał Białyński. Panie trenerze, chciałem zapytać o dwie rzeczy, które mnie bardzo frapują. O stałe fragmenty gry, a właściwie o sposób podania ze stałych fragmentów gry. Podam za przykład chociażby Alfaro z doliczonego czasu gry, który w ciągu 20 chyba paru sekund bije tak rzut rożny, że piłka nie przechodzi ponad kolana pierwszego kryjącego obrońcy. I z kolei wrzutki ze stałych fragmentów gry, których sporo wykonywał Gogu, który dzisiaj grał awaryjnie, tak, przez czerwoną kartkę pauzy Dudy, więc chciałem zapytać o tę hierarchię w tych stałych fragmentach gry. Dziękuję bardzo. I to słuszna uwaga. Mamy problem, jak to teraz się mówi, z serwisem. Mamy problem tak naprawdę z wykonaniem, z dograniem tej piłki i tutaj szukamy rozwiązań. Tak jak widzicie Państwo, raz ten, poszukujemy pewnych rzeczy, trenujemy to, ćwiczymy nawet więcej niż powinno się te stałe fragmenty, więcej niż powinno się poświęcać czasu na ten element gry. Natomiast nie wychodzi i to też nie chciałbym zwalać tylko i wyłącznie na ten piasek rozrzucone dzisiaj gdzieś tam będący właśnie na boisku, bo ten element tak naprawdę nam szwankuje od samego początku. Jak nie ma tego dobrego serwisu, to resztę możemy sobie ustalać, możemy wyblokowywać, może chociaż jest zabronione, ale często to się zdarza i sędziowie na to nie reagują. Możemy szukać znaleźć wolnego partnera, natomiast gdzieś tam nie potrafimy i na pewno powinniśmy strzelać ze stałego fragmentu gry ofensywnego na pewno więcej bramek. Chociaż po dzisiejszym, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, trochę zagrożenia po tym elemencie było. Jan Bruda. Dobry wieczór. Patryk Gogu rozegrał dzisiaj pierwszy mecz w wyjściowym składzie. Czy przekonał Pana, jak ocenia Pan jego występy i czy przekonał Pana do dawania mu kolejnych szans? Mógłby Pan powtórzyć, bo nie słyszałem tej Chodzi o Patryka Gogua, który zagrał dzisiaj po raz pierwszy w wyjściowym składzie i jak ocenia Pan jego występy? Dziękuję. Naprawdę bardzo przyzwoite zawody, dźwignął temat. Wiadomo, jak to młody chłopak, jakie to obciążenie emocjonalne jest z tym związane, jeszcze grać u siebie. Mamy chociażby wcześniejszy przykład, jak Kuba Krzyżanowski zagrał swój pierwszy mecz i gdzieś tam emocje naprawdę mocno gdzieś tam go obciążyły i mimo, że jest fantastycznie przygotowany do sezonu i może śmiało grać po 90 minut, gdzieś te skurcze gdzieś się pojawiły przy 55 minucie i to na pewno emocje przy takim debiucie u młodego chłopaka są trudne do opanowania. Natomiast Patryk poradził sobie z tym perfekcyjnie, dlatego też trafił tutaj do Wisły. Wiedzieliśmy, że to chłopak z dużym potencjałem i ja myślę, że może zaliczyć indywidualnie mecz do tych udanych. Natomiast wiadomo, ocena by była pewnie jeszcze wyższa przez ekspertów, gdyby ten mecz był wygrany. Maciej Skucha. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja bym chciał jeszcze dopytać o Murawę, która dzisiaj nie była w najlepszym stanie. Jak pan ocenia właśnie Murawę dzisiaj przy Reymonta oraz jaki
Pana zdaniem wpływ miała na wynik tego spotkania, bo Wisła Kraków gra futbol bardziej ofensywny niż defensywny oczywiście, no i na pewno ciężej konstruuje się akcje w takich momentach. No właśnie troszeczkę niezrozumiała sytuacja, bo właśnie w poniedziałek było piaskowanie tej Murawy. Wiem, że to jest, no można powiedzieć, jeden z elementów dbania o to, ale no, czy to był korzystny moment? Jeżeli chodzi o to, że się zbliża mecz u siebie, można to było zrobić przed meczem wyjazdowym. I ja myślę, że to, co gdzieś tam też na wstępie powiedziałem, że gdzieś ta piłka no, chodziła wolniej, zdecydowanie wolniej, i wiem, że za chwilę ktoś zarzuci, a może przygotowanie fizyczne, a może to, a może tamto. Nie, po prostu piłka bardzo mocno spowalniała, też wykonywanie, żeby była jasność, piłka bardzo mocno, no, ten piasek kleił się do piłki, wykonanie samych stałych frontów gry stricte też było utrudnione. No i myślę, że no dzisiaj, i znowu powiem, że Murawa to zaraz, że zwala Sobolewski na Murawę. Więc spokojnie, biorę na siebie no gdzieś tam tego, że nie strzeliliśmy bramki, to nie jest wina Murawy, natomiast no, utrudniła nam granie, nie mogliśmy przyspieszyć grania, ciężko nam było się odwrócić między liniami. Tak to wyglądało. Dziękuję. Dziękuję. A drugie pytanie było jakieś? Nie, tylko to. To wszystkie pytania. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc.